Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny nowy odcinek serii Luźne Granie. No i dzisiaj jest ze mną mój serdeczny przyjaciel Kakasza. Witam ciebie. Witam was, witam ciebie. No to co? Dyszki, mój drogi. Co ty na to? Dwa czołgi idiotoodporne. Dokładnie. Nie, w ostatnich czasach po prostu uważam, że niczym nie gra się lepiej i przyjemniej na randomach niż SM7 po prostu. Bo weźmiesz sobie setę, wyjedzie na ciebie obok 140, przełączy na golda, bierze cię za każdym strzałem. No po prostu strasznie mnie to konfunduje. Nie wiem. Ludzie narzekają na IC7 najbardziej na to działo, a szczerze mówiąc, to działo jest celniejsze niż ma 50B. Tak zauważyłem taką tendencję, że jednak dużo więcej strzałów mi wchodzi na IC7 niż na 50B. A to jest racja. I to jest właśnie, to są dwa czołgi idealne do tego, że na 50B musisz mieć wszystkie moduły. Wszystkie, żeby to było fajne, grywalne, a na IC7 nie musisz mieć nic. Nawet dosyłacza, wentylacji, stabilizatora i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajne właśnie na IC7. Bo to i tak grasz na bardzo bliską odległość. Co, na prawo, nie? Tak. Idziemy na prawo. Dobrze. Poobtłukujemy. To słuchaj. Ludzie będą ten odcinek oglądać tydzień bądź maksymalnie dwa tygodnie po, ale chciałbym poruszyć jeden bardzo, ale to bardzo ważny temat. Czołgi szwedzkie. O Jezu, czekaj. Uhuhu, się zaczyna. Ale u mnie leje. Normalnie taka ulewa, że do głowy ma. U mnie też, u mnie cały czas. A jeszcze ja zapomniałem wczoraj, bo wracałem samochodem w nocy i zapomniałem właśnie okna, bo miałem uchylone troszeczkę okno. I zapomniałem, no zostawiłem otwarte okno trochę i tak miałem mokry cały tutaj fotel, że to masakra. No, zdrawiam. Kontynuując. Czołgi szwedzkie. Nie wiem, co Wargaming sobie wymyślił, wrzucając Stridsvagena pomalowanego w szwedzką flagę. Nie wiem, ile trzeba czegoś się napić, albo ile leków przedawkować, żeby coś takiego wymyślić, żeby w ogóle coś takiego mogło do gry wejść. Nie mam pojęcia. Naprawdę. No bo powiedz mi, Adamie, kto kupi niebieski czołg? Kurna, z żółtym plusem. Z takim, no właśnie. No kto? I tak samo naćpani ludzie jak oni. No, znaczy my nie obrażamy tutaj nikogo za bardzo. Za bardzo, ja podkreślam to za bardzo. Za bardzo. Tak. Na pewno ten czołg kupią Szwedzi. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli byśmy dostali na przykład, nie wiem, pudla. Oski, fajny czołg, to też byśmy go... Pudla, wymalowanego na biało-czerwoną flagę. Kupiłbym go, nie rozegrałbym im ani jednej bitwy. Ani jednej. Tylko bym go po prostu sobie kupił. Nic więcej. Jeżeli słyszycie deszcz, to wjechałem, ja przepraszam. Jak coś. Wiem, jadę. No. I nie rozegrałbym nim ani jednej bitwy. No, może jedno, żeby wam pokazać na kanale. Nic więcej. No bo... jak wiecie, ja tych... Kurna, dingłem się. Ja takich czołgów po prostu nie lubię. Patrz. Widzę właśnie, co ty robisz. Kurna, ciężko mi się w niego wbić, wiesz? Dobra. Ja go, skończę. Albo tak, nie. Jasne. Chciałbyś. Wegenens, kurczę. Dawno tego pojazdu nie widziałem. No bo to tak samo udany czołg jak wszystkie inne premki teraz. Ale dalej. Dostałem bardzo dużo pytań. Już od razu pierwszego dnia, co pojawił się post na forum naszym, polskim, że właśnie jest ten przeciek o szwedzkich czołgach. Dostałem masę wiadomości, po prostu w 2 godziny czasu po publikacji tego postu dostałem chyba z 10 wiadomości na temat, co ja myślę na ten temat. Masło maślane. Nieważne. Posmarowałeś masło masłem. Tak jest, przemilczmy to. No i tak, moje zdanie na ten temat.
jest takie, że no, Szwedzi to nie jest nic zaskakującego. To było jasne, że oni wejdą, skoro są na PC-cie. Proszę się kurczę nie dziwić, no bo dostałem wiele wiadomości. Jak to Szwedzi wejdą też do nas? To jest w ogóle możliwe? No nie, kurna, nie, niemożliwe. Tak, Szwedzi Trzeba wejdą wracać do do nas. bazy. Wiem, wiem, wiem. Ale kiedy? Bo teraz zapewne ktoś mnie się zapyta, no dobra, Moller, jesteś community kontrybutorem, może ty coś wiesz, albo coś na ten temat. Powiem wam tak, nie wiem kompletnie nic. Wiem tyle samo co wy, że na pewno wejdą. Dalej? No, zero. Kompletnie zero. I ja uważam, że wejdą jeszcze do końca tego roku. Na święta, przed świętami. Myślę, że jakby Wargaming wrzucił przepraszam, tą linię, całe drzewko, przed świętami, zrobiliby naprawdę interes życia. Czemu interes życia? No bo powiedzmy sobie szczerze, święta, wtedy mamy troszeczkę więcej cashu w portfelu, tatuś chce kupić synkowi czołg premium, synek chce kupić, bądź też córeczka, przepraszam bardzo, sobie coś do WOTA, czemu by nie? No to czemu by nie puścić Szwedów, prawda? A to ludzie sobie kupią Free Expa, ludzie sobie kupią nowy czołg premium jako prezent. No, po prostu wymarzona sytuacja do wprowadzania czegoś nowego w grze. Co, za co trzeba zapłacić. Czyż nieprawda? Tak, i to właśnie. To chyba będzie najlepszy okres, i ja uważam, że wtedy to wprowadzą. Zobaczymy, jak będzie, bo do czasu. Nie wiem, jak. Kiedy ten film właśnie się pojawi, ale może być już oficjalna informacja na ten temat, ale na razie jej nie ma. No i myślę, że właśnie do końca tego roku Wargaming powinien się wyrobić. Nie wiem, co ty sądzisz na ten temat, bo tak gadam, gadam, gadam. Też mi się tak wydaje. Bo jestem zajęty, bo ta. Weź tą M50 zdejmij. Że jesteś. Tak, jasne. Chciałbyś. Ja już mam pogrzeba, mam moreka. O Boże. Kurczę. Celowniczego, moraka, ja mam wszystko już. Zdupiłem to troszeczkę. No. No ale tak myślę, że Szwedzi właśnie tak wejdą. No bo to raczej by była idealna Znaczy sytuacja wiesz, dla nich, no. szczerze powiem w ten sposób. Ja osobiście bardzo jestem chętny na Szwedów, nawet bardziej niż Czechów. I tutaj oczywiście o TD-ku mówię. Jestem bardzo ciekawy, najbardziej jestem ciekawy z tych Szwedów tego całego systemu Tak, tutaj. tak, 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 tak. Bo na PC-cie nie grałem z tym systemem, bo już wtedy nie grałem na PC-cie, więc nie wiem jak to się gra. Ponoć jest to dosyć ciekawe. Dosyć ciekawe to Wiesz, jest to jest najlepsze coś słowo. innego, prawda? Ja To jest. pierdolę. Dzielę, przepraszam. To jest właśnie coś innego, Przepraszam co. cię za to, że chciałem Dobrze. zabluzgać. Dobrze. To Pozdrawiam. jest właśnie coś innego, czego jeszcze właśnie w WoCie nie widzieliśmy. I też ja tutaj na swoim filmie, no, w moim newsie mówiłem, że jestem bardzo, ale to bardzo tego ciekaw, jak oni to rozwiążą. Jezu, za daleko podjechałem w górę. No, ale. Wiesz, myślę, że na konsoli będzie to prostsze w użyciu troszeczkę niż na PC-cie, bo u nas zawsze jest wszystko prostsze. Steam akurat, no. Dobra. Wótek wyjechał mi na bok. Genialnie. No. Daj spokój. Nie mam pytań. No i na konsoli zawsze jest im łatwiej cokolwiek zaimplementować do gry, no bo biorą gotowe rzeczy po prostu do gry, prawda? Pamiętajcie o tym. O 4200 nastrzelałem, 2200 odbiłem. No, Znaczy wiesz, to wszystko genialny też mecz. zależy od tego, ile oni w sobie wycenią ten czołg, nie? Bo jak dadzą dobrą bardzo cenę, to okej, ale jak przywalą cenę z kosmosu, a tutaj na Xboxie normalnych cen nie mają, no to wiesz, Mówisz w tym będzie momencie o? tragedia. O szwedzkim czołgu, o tym TD-ku, który ma wyjść ten taki pstrokaty. A, o premce. To mów. Tak, o Wiesz co? premce. Zapewne dopitolą mu jakąś znowu kolosalną cenę. Że dużo. Wyjdzie linia, znowu wyjdzie w sklepie z mniejszą ceną, najprawdopodobniej. Potem minie 2-3 miesiące, wprowadzą go jako zwykłą premkę.
Tak było to z Czechami. Tak. Ale powiem ci szczerze. Jeżeli ten czołg będzie tak fajny jak na PC-cie, nie będzie miał żadnych nerfów, nie nerfów i te sprawy, no to ci powiem, że będzie naprawdę bardzo fajnym czołgiem, bo powiedziałem To ci jest to. ten STVS1, nie? Bodajże. Tak. Ale powiem ci szczerze. Nawet jeżeli miałbym pieniądze, jeżeli te pieniądze miałbym wydać na WOTA, nigdy w życiu nie kupiłbym czołgu Pstroka tego. Freedoma, Liberty, Knighta, Rziszki. Nie. Po prostu nie. Mi się to nie podoba. Ja musiałbym naprawdę dużo, dużo pomyśleć i mieć naprawdę za dużo pieniędzy, żeby Wegenensa kupić. Także wiesz. Nie no, ja wydaje mi się, że najmniej tak z pstrokaty jest Freedom. To on jest jeszcze nawet ciekawy z malowaniu. A czy tak, słuchaj, Freedom ma bardzo Najbardziej fajne pstrok, malowanie, najmniej mi no się bo ma. podoba Knight. Słuchaj, Freedom ma fajne To to jest malowanie, no najgorsza bo chyba. ma te gwiazdy na kołach, nie na kołach, na dziale, to fajnie wygląda, to jest jeszcze A, fajnie tę zrobione. flagę całą. Ale no, Knight to jest. Przepraszam, Knight, bo K w języku angielskim jest nieme, że tak powiem. No, przepraszam, Knight. Dziwnie wygląda, no. Jeździsz brytyjską flagą, a Liberty wygląda ładnie? No przestań. Jeżeli chodzi o Faderlanda, to nawet nie wspominam, bo musiałbym dużo bluzgów nasadzić tutaj, także wolę tego uniknąć. Słuchaj, Faderland to chociaż miał Moro. No, a nie Przepraszam? kurna Faderland miał flagi na Moro? czołgach. Co ty gadasz? Faderland przecież to jest czerwona kropka. Sorry, Motherland. Motherland. Nie, sorry, Motherland. Motherland był jeszcze fajny, bo właśnie on był w tym Moro, że to było czerwone. Dobra, ale to jeszcze tak ciekawie wyglądało. Na Faderland, no. No kurczę. A Faderland to jeszcze był cały wymalowany w CCCP. Już wszędzie gdzie mogli to wstawili, kurna, CCCP. To było dla mnie już przegięciem. No i jeszcze wielki znak komuny na dachu. No przepraszam bardzo. No to skoro tak. No, tutaj no to jakby na przykład zrobili Luwa w wersji nazistowskiej. Nie, słuchaj, niech rzucą tygrysa i niech rzucą go czarnego na dachu. Znak, takie te właśnie, wiesz, znak SS. Czemu by nie, skoro mamy komunę, no to czemu nie mamy faszyzmu? I od na razu dachu teraz. To nie, koło flagi niemieckiej pancernej byłby SS z numerem. Tak, ale słuchaj, no to teraz od razu i zaznaczmy. Swastyka na boku. Od razu zaznaczmy, jesteśmy przeciwko komunizmowi i przeciwko faszyzmowi, ale zrozumcie, do czego bijemy, bo już kiedyś poruszaliśmy ten temat, ale ten film ma mało wyświetleń, ten będzie miał zapewne więcej, tak jak zwykle. Czemu w grach jest zakazana swastyka, ogólnie symbole swastyki i tak dalej, niemieckiej, ale już komunizm nie? To co, przepraszam bardzo, komunizm był takim dobrym ustrojem? Ja rozumiem, że komunizm jeszcze jest w kilku państwach, no ale tak głębiej poszperać, to i dużo ludzi jeszcze faszyzm wyznaje. Tak naprawdę, no także. Słuchaj, tak ja nawet taki idealny przykład, teraz świeży bardzo, wychodzi nowy Call of Duty WW2, który nie wiadomo było, czy w ogóle pojawi się w nim coś takiego jak Niemcy, czy nie będzie jakaś podruba Niemców. Wiesz, ja się zastanawiałem, czy nie zrobię to jak w Wolfensteinie, że na przykład swastykę przerobią na jakiś plus. Bo to, tam chyba coś było w Wolfensteinie, że był jakiś plus, z tego sobie pamiętam. Że nie było swastyki, tylko był jakiś plus albo jakaś kropka po prostu. Także ja też się zastanawiam, jak to będzie, no bo jednak będzie tam scena walki z Tygrysem 2. A z tego, co widziałem po trailerze, to ten żołnierz to jest SS-man. Nie wiem, czy zauważyłeś, co ten żołnierz wychodzi z tego płonącego Tygrysa 2 i celuje do tego żołnierza, prawda? To jest SS-man. To jest mundur SS. To są te normalne czarne mundury w tym idealnym kroju, tylko nie widać tam nic, żadnych oznaczeń, żadnych medali ani nic. Ale to jest SS-man, moi drodzy. Musicie być tego świadomi, że to jest SS. A, i tak w ogóle, to nie wiem, czy wiesz, ale to tylko w Europie tak gry są cenzurowane właśnie z nacją nie tylko. Niemców, III Rzeszy. Nie tylko. Bo na przykład w Ameryce
Ale tak bardzo, o tym mówię, że aż tak bardzo. Bo w Ameryce normalnie większość gier mają takie symbole i te Wiesz takie co, no nacje bo prawdziwe. my mamy tutaj Niemców i ludzie są strasznie na ten temat uczuleni, no bo Niemcy i w ogóle. No i teraz mi ktoś powie, że nas zabijali faszyści, nie Niemcy. No to sorry, faszyści to nie są Niemcy? Jakoś to mi się A Rosjanie kurczę. nas nie zabijali? No właśnie, to zabijali nas Czerwona komuniści. armia nas nie zabijała? Ale słuchaj, to zabijali nas komuniści, a nie Rosjanie? Bo ja jakoś nie wiem, to mi się tutaj nie kalkuluje. Ale spoko, no widzisz, także to też na to trzeba patrzeć. Dobra, zginę, ale przynajmniej sobie. Może nie zginę. Jednak nie zginę. No, także też na to trzeba patrzeć. Ale do czego biję? Nadal nie mogę tego pojąć. Czemu w WoCie pojawił się symbol komunizmu, czerwony czołg i napis Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli ZSRR, czyli CCCP, czyli co tam. Po rusku tego nie powiem, bo tego bym pokaleczył ten język. Czemu? Powiedz mi czemu, bo ja nadal nie mogę do tego dojść. Czy. Ciężko No, zrozumieć. to jest. Ale to jest dla mnie bardzo Taka dziwne. polityka jest firmy, słuchaj, bo ludzie się nie wkurzą, ludzie nie będą gadać, a tacy są już ludzie, nie wiem. Tak Ale samo słuchaj. nie wiem, czy kojarzysz taką sytuację, że była gra, w której walczysz coś takiego jak Tekken, tylko że walczysz bogami. A, wiem o co ci I chodzi. takim Wiem, bogiem był no. Jezus, który bił połamanym krzyżem, który miał Czy. dobity, zabity dech, który tam był chyba wbity, coś Wiem o co takiego ci w chodzi. tych No, rękach, wiem. tak? I Czekaj, przepraszam, że ci normalnie, przerwę. Zobacz, kto gra przeciwko nam. nie wiem. Boa, Snake, Cornishon i Andruszka. Ta? No. Także pozdrawiamy panowie serdecznie. No, ale kontynuuj. Pozdrawiam serdecznie. Ha! Jest headingiem. Kurde, nie widziałeś tego? Nie. Przepraszam, że tak rykłem, śmiechem, ale to była dosyć ciekawa sytuacja. Nie Zrobiłem widziałem tego. przewrotkę. Zrobiłem przewrotkę. To wężu, zabij go. Kurna. O, zabiję cię. Nie zabiję go! On się ładuje. O! Koryniszą. Błagam was, zabijcie mnie. Ja nie chcę w tą grę już grać. Ja już mam dość tej gry, po dziurki w nosie mam ją. No. Na czym skończyliśmy? A. Na nacjach. Gra Jezusem z krzyżem. Kontynuuj swoją wypowiedź. I bodajże, z tego co dobrze pamiętam, na Tajwanie to się tak ludziom nie spodobało, że rząd tajwański, bo to było na Steamie, powiedział, żeby na Steamie to zostało zablokowane. Steam się nie ugiął i powiedział, że tego nie zrobią. To To zablokowali Steama. rząd, to właśnie rząd wydał takie coś, że wszystkie tam, wszyscy dostawcy internetu mieli zablokować Steama. I Steam się ugiął. Proszę cię, nie nękaj mnie cały czas dychami. Weź coś niższego. Dobrze. Wezmę. Proszę. Dobra, to sobie chociaż zarobię. Słuchaj, no nie dziwię się, bo to jest gra też głupia. Mimo, że sam wiesz, że ja jestem ateistą, no to dla mnie to jest głupie, no, walczyć Ale Jezusem. to jest tylko gra. Ale to jest Tak, tylko gra, star. ale Adam, dobrze, ale zobacz, ile jest ludzi, takich, którzy wręcz fanatycznie w coś wierzą. Sam o tym dobrze wiesz. I zobacz, co tacy ludzie mogą zrobić. No tak, ale słuchaj, jeżeli myśląc takim tropem, to można byłoby też powiedzieć, że powinni zakazać islamu na całym świecie, dlatego że mordują tylko dlatego, że wierzą w Allaha, nie? Znaczy, głupi przykład, ale no, zgodzę się.
Znaczy, Chodzi dobra. tutaj o to, że. Wymeandrowaliśmy w tematy, które są nieprzyjemne. Wróćmy na ziemię. Przepraszam, że ci przerwałem i nie skończyłeś, ale wróćmy na ziemię. Ale. Wróćmy Jesteśmy na ziemi. do sedna tej sprawy. Jadę w lewo jak coś. PC-towcy uważają, że na konsolach czołgi tego typu właśnie jak ten Streetwagon, pomalowany na niebiesko-żółto, przepraszam bardzo, jak Fatherland, jak Motherland, jak Liberty, przepraszam, chciałem powiedzieć Chieftain, jak Freedom, że one się przyjmują, bo my jesteśmy tacy, że my to lubimy. Przepraszam bardzo, mówcie za Że my siebie. jesteśmy tęczowi. Tak. I teraz zwracam się do PC-towców, którzy tak uważają. Mówcie za siebie. Nie każdemu to się podoba. Dla mnie to jest głupie, wręcz kuriozalne, że coś takiego można zrobić z czołgiem. Ja jestem za tym, żeby czołgi były w malowaniach historycznych, typu KW-1 Captured. Zgadzam się w 100%. Więcej takich czołgów poproszę. Tiger 131. 100% tak. Ale kurna. Knight? Freedom? Gdzie takie czołgi były? Dobra, teraz ktoś mi powie, że ten Streetwagon, tak pomalowany właśnie na niebiesko, jest w prawdziwym muzeum i właśnie tak samo wygląda. No dobra, no idźcie sobie, znajdźcie Cromwella i pomalujcie sobie go w brytyjską flagę. Też będziecie go mieli. Ale to się, powiem wam tak, to się przyjmuje, bo ludzie na konsolach łykają wszystko normalnie jak pelikan kombinerki. Biorą wszystko. Puśćcie im paczkę za 90 tysięcy golda. Kupią. Kupią. I to jest dziwne. I ja tego po prostu nie potrafię pojąć. Czemu tak jest? Czym to jest spowodowane? Czy te czołgi są tak OP? No nie. Czy te czołgi są tak piękne? No nie. Wniosek? Chyba na konsolach grają troszeczkę bogatsi gracze. I teraz na pewno poleci hejt za to słowo, ale tak. Bo na PC-cie, żeby grać na full grafice, non-stop musicie swojego pieca dostosować, prawda? A to wymienić, dołożyć mu RAMu, dołożyć mu lepszą kartę graficzną, a na konsoli wydajecie półtora kapcia i siedzicie. I nie zmieniacie nic. Kompletnie, czyli że macie pieniądze w kieszeni, prawda? A wydajcie na peceta, wydajcie powiedzmy 2000. Co raz dołożyć RAMu, dołożyć właśnie kartę graficzną, no to liczmy 1000. No to już jest dużo, prawda? A zobaczcie, na konsoli siedzicie w tych swoich 1500 i koniec. I kasa wam zostaje, prawda? I tak teraz coś się odezwie, że można sobie oszczędzić w ogóle. No ale jak widzicie, gracze po prostu kupują takie głupie czołgi. No i chyba Wargaming to zauważył, no i po prostu z tego korzysta. Jest Ale jedyne stosowne słuchaj, wytłumaczenie. to, że powiedziałeś, że tutaj grają bogaci, to jest idealny przykład cen, jakie mamy na czołgi. Na Tak, na PC-cie PC-cie wyśmialiby. wychodzi Defender, który kosztuje, załóżmy, przykładowo 190 zł, i to już jest wielkie oburzenie, bo jakim cudem może czołg kosztować 190 zł? Jak kosztuje 160, to załóżmy, powiedzą, dobra, cena, okej, taką mogę jeszcze wydać. A u nas wychodzi na przykład taki X5 Glory, który jest przeciętny i kosztuje minimum 15 tysięcy golda, czyli to Tak. jest jedna paczka po 190 zł i jeszcze musimy dokupić kolejną paczkę za 6,5 tysiąca, Za trzy która kosztuje ci 60 zł. starczy. Za trzy ci No tak, starczy. sorry, przepraszam. No No. to kosztuje tam. Ile to kosztuje? 60 zł bodajże, jeżeli dobrze 50 chyba 7. kojarzę. No. No to 189 plus 57, to już jest dużo. Na PC-cie by ich wyśmiali, po prostu. A u nas, no, jak widzicie, to się wszystko przyjmuje. No, jakim cudem mogą być paczki za ponad 60 tysięcy złota? Jakim cudem? No, dlatego, bo ludzie kupują. Nie wiem, głupie to jest. Bardzo głupie. I powiedziałem, jeżeli dostanę ten czołg do testów,
No to zrecenzuję go tylko pod względem statystyk pozytywnie, no bo ten czołg jak dla mnie jest pozytywny pod względem statystyk, bo jest w miarę fajny. A jeżeli chodzi o wygląd, no to nie zostawię na nim suchej nitki. Po prostu. Ja już w tym Znaczy, ja momencie jed... nie zostawiam na nim suchej nitki. Na tym Szwedzie. Słuchaj, ja jedna rzecz. Ja jednej rzeczy się tylko najbardziej obawiam. Obawiam się tego, że będzie taka sytuacja, że u nas na konsoli będzie źle działał cały ten tryb, cały ten tryb trzech kalibrów, że tak powiem. Zasada I u trzech nas kalibrów. te u nas Szwedy, zasada trzech kalibrów, i u nas te Szwedy będą łykać jak nie wiem co. Bo na PC-cie wprowadzili to i to faktycznie dobrze działa. One dingają, bo jak masz mniejszy kaliber, to się dingasz, mimo że jest papierowy czołg. Powiem ci Tutaj, tak. jeżeli to nie będzie działać dobrze, to one będą tak bardzo papierowe, że to aż będzie słabo się robiło. Powiem ci tak. Ja mam nadzieję, że Wargaming od razu z wprowadzeniem czołgów szwedzkich od razu wprowadzi ten system. Od razu. Nie będą nawet chwili czekać, bo to nie ma sensu na cokolwiek czekać. No bo I tak wprowadzając te czołgi, nevermind, fajne losowanie. bez poprawionego systemu jest po prostu bez sensu. Ale zobaczymy, bo jak wiemy, w Wargamingu jest dużo dziwnych decyzji, dla mnie często niezrozumiałych, no ale okej. Co ja się będę wypowiadał? Ja tu jestem tylko zwykłym community kontrybutorem, ja tu tylko sprzątam. Tak, ty się nawet nie znasz. Za mało bitew rozegrałeś, synku, żeby się odzywać na temat czegokolwiek Tak. w bocie. To są. Ale wiesz co? Najlepsze jest to. I też poruszę bardzo wrażliwy temat. Ale to bardzo wrażliwy temat. Ja mam 23 tysiące bitew. No, nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem początkującym graczem, no bo raczej już jestem doświadczonym graczem. 15 dziesiątych w garażu, spoko. Pisze do mnie typ, który ma bitew 2000 i mówi, że ja się nie znam. I wmawia mi kompletną głupotę. I mnie obraża. O, ty taki, nie taki, w ogóle weź. Weź ty i się zabij. No i powiedz mi, jak tu mieć wiarę w ludzi? Ale słuchaj, to jest normalne, to tak samo jak ja ci kiedyś sytuację opowiadałem, kiedy byłem w takim klanie, już dalsze moje życie, wcześniejsze, były treningi, że tak to powiem, które mało mnie obchodziły, bo były trochę śmieszne jak dla mnie, bo ja też nie mogę powiedzieć, że jestem początkujący, mimo że mam tutaj tylko 6000 bitew i gościu do mnie mówi, że on to chce, żebym mu zagrał tak, tak i tak i tak i tak. Jest spoko, stary. Też tak, będzie tak jak ty chcesz, nie ma problemu. Ale Przesadziłem. ja to robię, co on chce, i on mi zaczyna wypominać jakieś błędy. Że dla niego to nie tak się ustawiłem, że to i to i to. Ja mówię, człowieku, nie mów mi, jak mam sobie grać, jak mam się ustawiać, jak mam strzelać, bo tego mi nie musisz mówić. A on swoje mi zaczyna obrażać. Wyzywa mnie, że jestem noobem, że się nie znam i tak dalej. Że powinienem grać na kalkulatorze, a nie na Xboxie. Ja mu wtedy zadałem pytanie. Człowieku, ile ty masz WN-u? No O, mam zaczyna się. 900. Mówię, człowieku, ja mam tutaj 3000. Ile masz bitew? 2500. No widzisz, ja mam tutaj 6. Gdzie zrobiłem na PC jeszcze kolejne prawie 60 tysięcy, więc mi nie mów, jak mam żyć, jak mam robić, i mnie nie obrażaj, bo ty przy mnie jesteś po prostu bardzo mały, tak? I doświadczenia masz zero. Poza tym, teraz mogą ludzie powiedzieć, że się chwalę i tak dalej. Nie, ja się nie chwalę. Ja mam na to totalnie teraz już wyrąbane na statystyki i tak dalej, bo one nie grają. I ja nawet teraz nie gram na te statystyki, które mam. I to jest akurat nie, najmniej ważne z tego wszystkiego, ale chodzi mi o to, że tydzień później ja jemu pokazywałem, jak kontować się ISem 3, ISem 7, bo on nawet tego nie wiedział. Nie wiedział, że nie wolno się kontować, nie wiedział, że Skyscrapa to się zbytnio nie opłaca robić. Tego nie wiedział, ale tydzień temu mnie wyzywał od noobów, leszczy i żebym grał na kalkulatorze. I to jest mentalność ludzi. Oni uważają, że zjedli mózgi wszystkich dookoła. Tak, Chociaż tak. grają jak
Bardzo przeciętny gracz. Tak, bardzo dużo jest takich przypadków. Ale słuchaj, właśnie podciągając pod to wszystko, bo w ogóle jesteśmy na tak drażliwych tematach dla niektórych ludzi, że zapewne spory hejt się po tym posypie, ale spoko. Jak wiecie, ja na to mam bardzo wywalone i jakoś mnie to nie boli. Klany. Na jaką chorobę tutaj trenować? Na jaką chorobę tutaj się spinać? Na jaką chorobę tutaj wydawać masę kredytów? Na głupie treningi nic nie wnoszące. Ludzie drodzy, nie ma CW, nie ma twierdz. Klany są tylko dla znaczku. A ludzie grają, wydają masę kasy. I zachowują się, jakby klany były jedyną rzeczą w życiu, nad którą trzeba się skupiać. No, spoko. Jakbyś się cofnął, to by było genialnie. Tak, ma ładowanie. No. Ale bardzo dużo ludzi tak uważa. No i dla mnie to jest strasznie dziwne. Bo niby czemu? Nie uciekaj stąd, bronię. Ja nie uciekam, tylko zmieniam pozycję, bo się ładuje. No. To jestem za tobą. No. Ja właśnie nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. I raczej nic się nie zapowiada, żeby te klany w ogóle cokolwiek w nich się zmieniło. Powiedzmy sobie szczerze, Wargaming ma to w dupie. No i raczej to w dupie będzie mieć. Jak to widzimy. No ale ludzie dalej grają. Dalej zawzięcie w to walą. I śmieją się z ludzi, Tak, którzy właśnie zakładają. turniejów. Którzy zakładają klany typu naszy, czyli 4F. I piszą, o, kolejne boty założyły pseudoklan. Tutaj zacytowałem wiadomość jednego z użytkowników. No to powiedz mi teraz, kolego drogi, jaki większy sens mają te klany na Xboxie, bądź też na PS4? Przecież to nie ma znaczenia. Naprawdę, to nie ma znaczenia, bo po co trenować? Po co wydawać kredyty na to wszystko? Jak to i tak nic nie wynosi? Tutaj i tak nie ma nic, no to halo. W Dingłem się ogóle. ładowanie mam. No to genialnie. Ale Ja spoko. dostałem od artylerii Ludzie są za większość. zawzięci. Będą to robić. Znaczy, ja nie próbuję tutaj kogoś zmienić, kogoś uczyć, mówić jak ma żyć, tylko po prostu mówię, że to nie ma sensu, no bo i tak się nic nie zmienia i zapewne nic się nie zmieni. Także darmy wasz wysiłek. Patrz, on jedzie bokiem, a ty się ładujesz. Jest piękne. Kurde, jeszcze. Dajcie spokój. 6 przebić. Tyle APC-rów wystrzelałem i 6 przebić mam. Tu się dingłem, tu nie trafiłem. Do dupy. Kurna, który random teraz jest normalny? To, co się z tą teraz grą dzieje, to jest tragedia. Ja nie wiem, co się nagle stało. Nie wiem. Rok na Xboxie był super. Gra była Tak. grywalna, randomy były długie, można było sobie pograć, a teraz tak naprawdę random wygląda jak każdy zwykły. Niecałe 5 minut i albo masz 90, 80% randomów, albo masz 15-4 dla siebie, albo masz 15-4 dla przeciwnej drużyny. I nic nie zrobisz. Tak jest, I także. tutaj uważam, że grają ludzie tak strasznie słabi, że na PC nawet tak nie jest. Zgodzę się. Chociaż No i PC także. już też zaczyna chorować na tą chorobę, że te randomy też trwają bardzo długo, bardzo krótko. I tym smaczkiem zakończmy to wszystko. Zostawiamy was z takimi, no że tak powiem, dość ciekawymi przemyśleniami, no bo naprawdę poruszyliśmy dość ciekawe tematy. Niektóre tematy były bardzo drażliwe i bardzo wrażliwe, że tak powiem. No i wiele osób może się z tym nie zgadzać. No i nie zgadzajcie się. Oczywiście. Słuchaj, każdy ma swoje zdanie na Ale dany temat. właśnie, Ja też słuchaj. się z Michałem Zdanie. na wszystko nie zgadzam i tak dalej. No, ale ja uważam tak. Zdanie jest jak dupa. Każdy ma swoją, prawda? No, właśnie. Dokładnie. I
z tym was zostawiamy. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, które uważacie, że powinniśmy bardziej poruszyć, napiszcie nam w komentarzach. Jeżeli nie będzie, że tak powiem, potrzeby nagrywania o tym filmu, bo my zawsze możemy sobie puścić luźny pluton, narzucić temat i po prostu gadać. A jeżeli nie, po prostu wam krótko i na temat odpiszemy co i jak. Ale my się na razie z wami pożegnamy. Idziemy spać, bo jest już godzina późno. Trzeba iść spać, żeby rano do roboty wstać. Także ja ci dziękuję, Kakasza. No i moi drodzy. Ja tobie też dziękuję wam za oglądanie. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach u ciebie albo u mnie. Dokładnie. My się z wami żegnamy. Hej ludziska.